Po nowym to myślu kiedyś chodziła taka dziewczyna, którą uczyłem w szkole. Miała taką twarz, bym powiedział, z epoki moralności pani Dulskiej, taki XIX wiek, tak bym powiedział, końcówka, tak właśnie mm -hmm. skokiem, naprawdę, no jakby się przeniosła do innej epoki. No i kiedyś ja się zapytałem: Słuchaj, masz taką fajną twarz, zrobiłbym ci portret, bo czułem, że to wyjdzie. Tak jakoś gdzieś mam. I przyszła mi na te zdjęcia. I przyszła mi na te zdjęcia ze, ze swoim chłopakiem, czy z kimś, chyba już nie pamiętam. I ten Chłopak siedział za mną z tyłu, kiedy robiłem te zdjęcia. I to tak e, z racji nawet wykonywanego zawodu, gdzie jestem po Akademii Chowania Fizycznego, tak bym nie powinien powiedzieć, ale przyszedł do mnie chłopak, e, który był wielkim, barczystym chłopakiem, e, z wielkim karkiem, i kiedy ja chciałem pokazać nawet tej dziewczynie, w którą stronę ma się ustawić albo mimikę, bo, albo jakieś takie odburknięcie. Ta dziewczyna była tak zblokowana, ja również tą pracą, kiedy ktoś nam za plecami siedział, że te zdjęcia po prostu nie wyszły.